Cześć, witam Was serdecznie u siebie na kanale. Dzisiaj przychodzę ze starą paletą. Odkopuję starocie, jest to paleta z Revolution, z tej takiej serii zwierzęcej. Ona się nazywa Courage Wild Animal Palette. Kolorki się prezentują tak, oczywiście ona już kiedyś chyba była u mnie na kanale, prawdopodobnie jak była u mnie nowością, teraz jest starocią. I powiem Wam, że ona jest taka średnia, właściwie bardzo fajnie są te błyszczące cienie. Bo tutaj są też sprasowane brokaty i takie, wiecie, perły, no różnego wykończenia. Ale maty są takie słabe, są mało napigmentowane. I jak ja sobie położę na przykład jasny brązik, najpierw tutaj ponad załamanie, a potem dodam ciemnego, do tego ciemny, ten ciemny nie przykleja się już do tego brązu, więc trzeba by od ciemnych zaczynać. Ale pokażę Wam tylko tak na szybko jakiegoś swatcha, jak to się prezentuje na ręku. No, słodkie wiadomo, nie dają tego samego co na oku. O, widzicie? To są te maty. I one są takie słabiutkie. Myślę, że tu widać i ten. O, zobaczcie. No takie trochę lekko transparentne. O, ale te błyski, zobaczcie. O, ten błysk to jest po prostu masakra. No ale zaczniemy od matów. I ja Wam pokażę może na jednym oku. Właśnie jakbym to zrobiła w innej kolejności, jakbym zaczęła sobie od tego, oczywiście zmatowiłam sobie tym beżowym podłukiem brwiowym i teraz takim właśnie brązikiem chcę podkreślić sobie tutaj załamanie. No i to jeszcze jest ok tutaj do tego celu, bo tutaj nie przeszkadza, że on jest taki słabiej napigmentowany i jest jaśniutki, bo właściwie tutaj może taki być, nie? I tu wygląda ładnie ten cień, ale jak już tutaj chciała położyć drugi ciemniejszy, o, ten pędzel z Biedronki do blendowania, zobaczcie, kilka ruchów i już wyblendowane. Ale dobra, przechodzimy do następnego, bo chcę Wam któryś z tych ciemnych kolorków, z tych ciemnych brązów pokazać, jak on się będzie łączył z tym jaśniejszym. No i tutaj, gdzie powieka jest mokra, no bo mam korektor na powiece, to jeszcze się jako tako przykleja, nie ma problemu, ale tutaj, gdzie on już ma się łączyć z tym jaśniejszym, no to jest tak blado wychodzi, no widać troszeczkę różnicę, ale właśnie chodzi o to, że to jest tak blado, ale nie żeby się nie dało nie pomalować, da się pomalować, nie jest najgorzej, nie? Dodam troszeczkę jeszcze tego jasnego tutaj. Po prostu efekt jest taki delikatny. Ten brązik, który ja tu dałam, brązik, słuchajcie, dałam tego brązu. Tutaj, no to widzicie, tu jest jak bardziej intensywny niż wszedł na oku. Ale dobra, drugie oko będzie chyba trochę inaczej, no nie wiem. A może sobie tak samo, bo chciałam Wam pokazać, jak mi dała najpierw tego brązu, a może pokażę. Trudno. Jakbym dała najpierw tego brązu ciemnego, a dopiero później tego jaśniejszego cienia, no bo może to też zrobić w innej kolejności, prawda? Taki efekt będzie bardziej delikatny, jeżeli zaczniemy sobie od góry i skończymy na dole, a w odwrotnym kierunku to będzie po prostu bardziej intensywne. Ale też nie jest jakoś bardzo, bardzo ciemny ten brąz. O, widzicie? Ale ile jest ciemniejszy? Tu jest tylko cienny, gdzie była mokra powieka właściwie, a tutaj, gdzie się łączy z tym jasnym, to już prawie go nie widać. No i mówię, no to właśnie sposób na te cienie jest taki, żeby zaczynać od tych ciemnych kolorów i kończyć na tych jasnych. I tu sobie delikatnie już wstępnie rozetrę. No i wrócę do tego pędzla wcześniejszego, do tego jasnego brązu i teraz rozetrę tym jasnym brązem tutaj granicę. I zaraz zobaczycie właśnie, o co mi chodzi, jaka to jest różnica między jednym a drugim okiem. O, widzicie? Taka jest różnica. No myślę, że to widać. Tu jest to wszystko takie jaśniutkie. No a tu jest ten brąz jednak troszkę ciemniejszy, gdzie chyba lepiej mi się podoba ta wersja ciemniejszego tego brązu. No i teraz ma problem, bo ja bym chciała, żeby obydwoje oczu teraz było tak samo.
A nie jest, ale wiecie co, chyba weźmę sobie tutaj, gdzie miałam korektor na gąbce. I tak sobie pomyślałam teraz, że sobie go takie resztki z tej gąbki tutaj doklepię. O. No i pojadę z tym brązem teraz najpierw. Może to coś dało. Taki mi pomysł przyszedł do głowy. No dobra, nieźle. Daje to coś. Jakiś efekt. Jest ten brąz teraz bardziej widoczny. No, jest ciemniejszy. Ok, to skończę szybko poza kamerą to, co mam tutaj. I no i dobra. I tak to wyszło w sumie dość delikatnie. Teraz przejdziemy do jakiegoś błysku. A błyski są tak śliczne, że po prostu nie mam pojęcia, na który się zdecydować. Wszystkie bym najchętniej użyła. Ale dobra. Zaczniemy sobie od takiego złota. I pędzelkiem nałożę go tutaj. I one nie tylko palcem, ale też pędzlem się patrzy, jak się ładnie nakładają, błyszczą się i w ogóle. A chcę ich kilka wykorzystać, ze trzy te kolory, więc nakładam pędzlem. No bardzo ładne. Nie no, błyski w tej palcie to są genialne. Ale zima tam też nie ma tragedii, o synuś idzie. No i dobra, Sebastianie tutaj będzie się bawił, układę sobie literki. Teraz tak, odrobinę jeszcze palcem doklepałam tego koloru. Dodałam, żeby jeszcze było tak bardziej intensywnie. No musisz poszukać. I teraz... Dobra, nie wiem, jeszcze mi się uda to nagrać, bo Sebastian się bawi, żeby się z nim bawić. Ale dobra, taki wezmę teraz jaśniejszy, ten błyszczący taki, to jest swój róż. Ale chyba tu będzie pasował, bo taki jest jaśniutki. No, fajnie, dwa takie same, no. Tym różem. No ładne są. Te błyski to śliczne są. Błyszczą mocno, nawet mogę trochę palcem doklepać. Czekaj, synuś. Żeby takie tutaj połączyć jeszcze na środku. No, ładnie to wygląda, nie? I teraz na sam koniec wezmę taki jasny złoty. No i dobra, tak to wygląda. I wezmę jeszcze trochę takiego ciemniejszego brązu, żeby dać tę sztukę. Warunki się są ciężkie, bo... No tak, Przemek przeszkadzał, a teraz Sebastian chce, żeby się z nim bawić, więc chyba będę szybko to kończyć po prostu. Trudno, nie zawsze jest dobry moment, żeby coś nagrać. No ale dobra, tak sobie tutaj troszeczkę jeszcze tego wzięłam. I wiecie co, wrócę do tego brązu, ale spróbuję jakimś takim małym pędzlem tutaj dołożyć trochę, wiecie, albo jeszcze może innym, nie wiem, spróbuję takim, ale nie wiem, czy coś tutaj się jeszcze w miarę da dołożyć, tak żeby przyciemnić odrobinę ten kącik, no, ale dokłada się coś, nie najgorzej, może być. I to po prostu jeszcze rozetrę trochę tam tym pędzlem do blendowania tutaj. Zobaczcie, chyba chcę wyjść już. O, tak trochę porozcieram jeszcze granice z odrobiną tego cienia jasnego brązu. Nie, ta palta nie jest zła ogólnie, powiem wam. No tak narzekam na te maty, ale no da się nimi pomalować. No da się. Naprawdę się da, trzeba tylko znaleźć na nie sposób. Bo w sumie tak, plam jako takich nie zrobiło, przynajmniej nie widzę. Więc to już chyba jest na plus. No okej, słuchajcie, ja jeszcze oczywiście nie mam, jak widzicie, ani podkładu, ani pudra, ani nic. Jak będę musiała sobie to wszystko wykończyć. I później coś na tą powiekę trochę jeszcze dodać, bo tak to myślę, że to chyba już zostawię. Nic tu już nie ma co do dołożenia. No tak, okej, to za chwilę się widzimy. Ok, chyba wszystko mam zrobione. Dałam sobie brązową kredkę na linię wodną, bo tak mi tutaj jakoś pasowała do tego makijażu. I rozetrę trochę takim jasnym tym brązem. I to już będzie na... no już będzie skończone w sumie.
No więc wydaje mi się, że ta paleta, słuchajcie, nie jest wcale taka zła. Nie jest taka zła, da się nie pomalować, da się zrobić ładny makijaż. Ja chyba w ogóle, wiecie co, nie wiem, czy mam takie palety, którym nie dałoby się coś wykombinować, że tak powiem. Okej, to by było na tyle. Kończę już, nie było łatwo dzisiaj nagrać tego filmu, ale jakoś trochę pod górkę, ale dało radę. Więc żegnam się i do zobaczenia wkrótce. Pa!